Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry The Binding of Isaac Afterbirth i pod bodajże drugim odcinkiem z Isaaca napisaliście mi, w sumie jedna osoba napisała, abym zrobił challenge o nazwie Highbrow, czy tam Highbrow, który odblokowuje mi jakiś tam itemek, który powinien mi w teorii pomóc w przechodzeniu gry, czyli tam po prostu w kolejnych ranach. I ten itemek to jest Jera, ale nawet nie wiem, co on tak naprawdę robi, nie jestem pewien. O co chodzi w tym challenge'u? Generalnie o co chodzi w challenge'ach? Startujemy z jakąś tam określoną, z jakimiś tam określonymi itemkami i po prostu musimy coś tam ukończyć. W tym challenge'u akurat chodzi o to, aby pokonać matkę. Tutaj nie ma treasure roomów, startujemy właśnie z takimi itemkami, jak sami widzicie. Mamy też spację. Spacja zamienia wszystkich przeciwników w danym pokoju w kupy, na przykład coś takiego. Tu wam zaprezentuję, żeby nie musieć z nimi walczyć, bo jednak troszkę by nam to zajęło. I co? No mamy taki malutki dosyć ręcz, jak widzicie, dosyć spore tirsy i zobaczymy jak to wyjdzie, no musimy pokonać matkę, więc nie powinno być to trudne. Tak jak mówię, treasure roomów nie ma, są jedynie sklepiki plus itemki z bossów. No i oczywiście jak... O, to w sumie niepotrzebnie podnosiłem, ale mniejsza. No i oczywiście jak... No, jak pokonamy bossa, to jest itemek i ewentualnie devil roomy i tak dalej, więc wszystko jest oprócz właśnie treasure roomów. Także co, no próbujemy, no raczej dojście do matki nie powinno być jakieś nie wiadomo jak trudne. No też zależy od tego, żeby nam jakieś fajne itemki tutaj się posypały. Ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tu mamy dużo główien, biorąc pod uwagę, że mamy dokładnie taki itemek jaki mamy, a dokładniej trinket, no to jest opłacalne rozwalać te gówna. Ostatnio miałem problem z tym kontrolem, że mi tak jakby był cały czas przytrzymany i mi postać sama wyrzucała przedmioty. Bodajże było to związane z tym, że ja przed nagrywaniem minimalizowałem grę i usuwałem tutaj coś z kontrolem, kilka plików z komputera i bodajże jak wróciłem do tej gry, to ona tak jakby wykrywała chyba cały czas wciśnięty kontrol, coś w tym stylu, i właśnie dlatego tak to działało jak działało, ale przynajmniej jakieś tam utrudnienie mieliśmy właśnie w tym poprzednim odcinku, więc spoko, dajecie mi cały czas bardzo dużo porad, między innymi takich, że jak wyleci mi jakieś niebieskie serduszko w pierwszym pokoju, to dobrze by było nie podnosić go, tylko dopiero po bosie, jak już będę szedł do kolejnego piętra, na pierwszym piętrze serduszko niebieskie bardziej, bo po prostu wtedy będzie mi chroniło te czerwone i będę miał szansę na Devil Room. I to jest prawda, to jest w zasadzie logiczne, ja o tym w ogóle nie myślałem, nie wiem czemu. No ale trudno. Dobra, może byśmy tutaj poszukali jakiegoś secret roomu, czy gdzieś by tutaj był, zobaczymy. Może tutaj by się jakiś ukrył, no niestety nie, a może tutaj może być? Nie wiem, no straciłem 3 bomby, tu jest w sumie jedna bomba za 2, więc jak najbardziej możemy takiego deala sobie uskutecznić. No i dobra, lecimy na bossa, w ogóle tu nie widzę żadnych niebieskich kamyków, więc niestety nie fajnie, no ale trudno. Dobra, Larry Junior to wcale nie jest taki trudny boss i jeszcze on stawia kupy, więc te kupy, o nie, jak zraszował, ale dobra, to jest tylko czerwone serce, które sobie zaraz odbijemy. Te kupy w naszym przypadku są jak najbardziej spoko, bo tak jak mówię, no mamy trinket, który zwiększa nam z nich drop, więc no opłaca nam się rozwalać te główienka. Dobra, tutaj Larry nas próbuje zaskoczyć, ale udało się i mamy niebieskie serce, na razie go nie podnosimy. No dawaj, kurde, ten ręcz, przydałoby się jakieś ręczapy. O, i jest ręczap, jak najbardziej spoko. Plus 5, więc bardzo dużo. Oj, no i już te tirsy, takie można powiedzieć, w miarę są. Okej, i wiecie co? Jeszcze sobie pójdziemy tam do tego curse roomu, zanim podniesiemy to niebieskie serce. No bo w tym curse roomie jakiś itemek z devil roomu możemy spotkać. A jakby nie było w naszej sytuacji, na pewno nam to pomoże. Co prawda stracimy jedno serce, ale tu mamy akurat tyle, żeby odzyskać. No niestety nie dostaliśmy, ale spoko. Tutaj cyk cyk i już mamy od nowa fulla. I co więcej, tak naprawdę chyba tyle. Po prostu przechodzimy, pokonujemy matkę. Mam nadzieję, że mi się to uda. Raczej to być trudne nie powinno. Tak jak już wspomniałem, no tylko żeby te itemki nam jakoś przypasowały, żeby jakieś tu obrażonka wleciały, przeżywalności trochę, no i podejrzewam, że będzie spoko. Dobra, skipujemy to, jak sami widzicie, prostokącików jest niewiele, więc musimy dojść tylko i wyłącznie do matki. Tak jak mówię, no ten ręczyk już jest na spoko poziomie, także teraz obrażonka, oprócz tego jakiś healthik standardowo,
i wydaje mi się, że będzie git. Chociaż powiem wam szczerze, że jak na razie to te obrażenia wcale nie są takie złe. No właśnie, te kupy właśnie między innymi głównie po to opłaca się rozwalać, że nam może z nich wypaść niebieskie serce, a to jak najbardziej byśmy chcieli. Przydałby się jakiś itemek, który nam pokazuje mapę, żeby tutaj bez sensu nie czyścić pokoi, tylko, kurde, ale głupio wlazłem, żeby tutaj bez sensu nie czyścić pokoi, tylko sobie lecieć od razu do bossa, bo jakby no czyścić pokoi nie musimy. Dobra, jest spacebarek aktywny pod ręką w razie czego, pójdziemy tu w prawo, spróbujemy. Sporo jest much, ale chyba nie będziemy używać spacebara, nie ma to sensu. No spacebar niestety nie działa na bossa, bo bossa nie możemy zamienić w gówno, więc nie jest to fajne. To jest bodajże skrzynka, która ma kolce i która bije. No dokładnie, pokazał się kolec, chciałem wam to pokazać, tak prawdę mówiąc, i też sam nie byłem pewny, ale no tak właśnie dobrze myślałem. Okej, zostało nam jedno niebieskie serce, nie możemy go stracić, byłoby to co najmniej głupie. Dobra, tu zamieniamy, bo mi się nie chce z nimi walczyć. Byłoby to co najmniej głupie, no bo jednak Devil Roomy też są dla nas ważne. Mamy sklepik i mamy 17 monet, więc dobrze by było... dobrze by było to zrobić, w sensie wejść tu. Konwerter za 7, ale nie wiem czy chcemy, chyba nie chcemy i też nie będę na razie rolował. To jedno niebieskie serce jak najbardziej spoko i sobie lecimy dalej. Lecimy dalej i próbujemy tutaj no doczłapać się do tego bossa. Tak naprawdę no sklep już mamy odwiedzony, więc tylko i wyłącznie boss nam zostaje. No te tirsy są dosyć przyjemne na takim poziomie jaki mamy obecnie. No ale jak sami widzicie te obrażonka jeszcze nie są wcale jakieś super. Tutaj się rozglądam też za kamieniami z X-em, no ale nie ma niestety. Także lecimy, nie wiem co robi ta Jera, nie interesowałem się tym, ale tu by się spacebar przydał, ojojoj. No dobra, no spróbujemy ich jakoś wyklikać, oni nie są za inteligentni, więc spoko. Myślę, że nam się to uda, dobra teraz cyk. Robimy ich tutaj manewrami i wydaje mi się, że ich tutaj w miarę szybko rozwalimy, ten jeszcze wybuchnie, dokładnie, jeszcze trollbombka, ale okej. Muszę sobie, tak jak mówię, chyba po nagraniu sprawdzić, co dokładnie robi ta Jera, bo jednak mimo wszystko, no nie wiem, no jak ktoś mi napisał i tam w ogóle ten komentarz był łapkowany dosyć sporo, że właśnie ta Jera mi pomoże, no to zobaczymy jak to wyjdzie. Ten tu na nas żyga, no zobaczcie, że ten range plus 5 i nam się strasznie fajnie zwiększył. Już to jest tak naprawdę na takim, można powiedzieć, normalnym poziomie. A tutaj główną właśnie wadą tego challenge'u, powiedzmy, jest to, że mamy na start bardzo ten range niziutki. Także pierwszy itemek, można powiedzieć, że nam dosyć przypasował, zobaczymy jak będzie teraz. Blinki, Soul Heart plus Tears Up. Tears Up już chyba nie możemy mieć dokładnie, ale Soul Heart jak najbardziej nam się przyda. I dobra, co my tu mamy? Mamy jakieś itemki. Damage Up, więc jak najbardziej. Cyk, i teraz tu Spectral Tears i będziemy latać za 2 serca. Czy to jest opłacalne? No nie wiem. A w ogóle Damage Up zwiększył mi się? Nie zwróciłem uwagi, 3,50 mam, a chyba 3,50 to jest podstawowo, nie jestem pewien, nie zwróciłem uwagi. No chyba nie, jakby to było za jedno serce to jeszcze może bym wziął, ale za 2 raczej nie będziemy brać. Więc dobra, schodzimy niżej, nie ma co się zastanawiać, trzeba to w miarę szybko zrobić. Liczę, że w końcu jakiś krótszy odcinek z Isaaca mi wyjdzie, a nie tylko ojojoj. Dobra, cyk, a nie tylko same 40 i 50 minutowe, jest za ręka ze zwykłą skrzynką, no ale sprawdźmy. O, power pill to jest spoko. No nie. Dobra, już chciałem tutaj jeszcze wykorzystać na sam koniec, no ale niestety zbyt się... A, to jest tylko... A dobra, ja myślałem, że to jest jedna fala, a to w taki sposób działa. Dobra, zamieniamy je. Kurde, on powinien być otworzony, żeby go zamienić, to nawet nie wiedziałem, ale spoko, trudno. Dobra, cyk. Tu te glizdy w miarę szybko, mam nadzieję, porozwalamy. Cyk, cyk, cyk. No i spoko, straciliśmy niestety pół serca, niezbyt fajnie, ale mam nadzieję, że to odrobimy. Znowu mamy 15 monetek, więc znowu chętnie sobie zajrzymy do sklepiszora. No i oprócz tego oczywiście bosik. I kolejne pięterko. No fajnie by tu było skipnąć to piętro, które jest przed matką jedno, bo tam już są dosyć trudni przeciwnicy, a jednak mimo wszystko no nie chcielibyśmy tam tracić zbytnio serc, a stracimy ewentualnie tylko jeden
itemek z bossa, więc to nie będzie tam jakieś nie wiadomo co. No i znowu straciłem głupio serce. Ale no to trzeba by mieć jakiś item, który nam skipuje piętra, a to wcale nie jest takie proste do zdobycia, no nie. Ale głupota, dobra, liczmy, że jakieś serce będzie, bo nie mamy dużo tych serc, kurde, to nam na matkę nie wystarczy, my tu musimy jakoś pozdobywać te HP upy. Co to jest? Aha, tworzy nam taki jakby portal i my możemy przechodzić między nimi, tymi portalami, ale nie jest to jakieś super. To jest spill, który nie wiemy co robi. Explosive Disaster, no to dobra, uciekamy stąd. I dobra, no trudno, mamy bossika. Chyba wchodzimy na tego bossa i się nie interesujemy dalej. Głupio bardzo, tracę serca, jak tak dalej pójdzie, no to nie zrobimy tego challenge'u, znowu stracimy. Nie pytajcie, bo to jest tragedia. Dobra, bierzemy to. No i cóż, no i lecimy na bossa. Bossem jest, no, dosyć trudny przeciwnik. Ale, o, bo tam z tyłu są jeszcze purchawy, kurde, musimy te purchawy też porozwalać, bo one nas tutaj będą strzelać. No i dobra, unikamy i staramy się go tutaj dziubać. No, obrażeń nie mamy zbyt dużych, nie oszukujmy się. Dobra, tą trzeba rozwalić, przy okazji tą muchę. No i jeszcze dostaliśmy obrażenia, także super, z 10% na Devil Run nam się zrobiło 0,25. Także fenomenalnie, kurde, ale nam się wytrzymały, bo trafił na sam koniec. No ładujemy go, tu ładujemy, 1,5 serca mamy, w razie czego sobie odnowimy. Teraz to już i tak jest po ptakach niestety, ale dobra, spróbujemy. Jeszcze tu będzie strzelał, okej, ostatnie, dobra, git. No żeby mi jakiś HP up poleciał, bo tragedia, jeżeli nie. Tą purchawę jeszcze, dobra, HP up plus damage up, więc bardzo, bardzo spoko itemek, jak najbardziej, tylko plus 0,58, no to akurat nie jest wybitne, ale dobra, lecimy niżej, nie ma co się zastanawiać. No jeszcze, kurde, musimy tych niebieskich serc pozdobywać, albo cokolwiek na przeżywalność, no bo raczej z 3 sercami, no to my matki nie pokonamy, nie będę tutaj się udził, że możemy faktycznie coś w tym stylu zrobić. Dobra, ci pokonani. Musimy się tutaj bardzo rozglądać za niebieskimi kamyczkami koniecznie, ale tam potraciłem tych serc głupio, no aż mi samemu jest głupio, no ale trudno. Dobra, te w ogóle strzelają, to trzeba uważać, ten rozwalony, cyk, trzeba ich tutaj tak na okrążenia, pyk, pyk, pyk. Nie wiedzą co się dzieje, kurde, a co oni wytrzymali są, no dawaj, okej, pokonani, git. Tutaj sobie użyjemy tego, bo nie będę oszukiwał, że nie chce mi się z nimi bawić, znowu. Cyk, no niestety żadnego serca, ale dobra, lecimy dalej, a ręka jest zamknięta cały czas. Tutaj są na szczęście ślepe, więc nie są zbyt dużym zagrożeniem dla nas. Znowu nie ma kamyczka, tutaj jest kamyczek, od razu spojrzę, no niestety nie ma. Znowu ślepe, co ciekawe. Na drugim tym już mi się wydaje, że powinno być więcej tych glist z tymi oczami, które na nas raszują. No ale jak widać nie. Nie wiem, czy to w ogóle ten challenge się odbywa na hardzie, czy na tym normalnym poziomie trudności, możecie mi napisać. Bo w sumie nie ma żadnych informacji na ten temat. Ani w ogóle też wydaje mi się, że powinno być w grze napisane, na czym w ogóle polega challenge i co dzięki niemu odblokujemy, a nic takiego nie ma niestety. Dobra, spójrzmy co tutaj jest, jest skrzyneczka. Joker może nam się przydać, jeżeli by nam się tutaj Devil Room nie pokazał. Ale to za chwilkę. Nie ma co się śpieszyć, jak pokonamy. O nie. Dobra, tam nie idę, nawet nie ma opcji. W sumie to my możemy cały czas stracić szansę na ten Devil Room. Tak z tego co patrzę, bo ja cały czas mam odkryte czerwone serca. Ale spoko, no jeżeli tak jak mówię, po bossie mi się nie pokaże albo stracimy szansę, no to wtedy sobie go użyjemy. No w sumie to już możemy użyć, bo jak sami widzicie, no niedobrze jest. Niedobrze się podziało, dobra, no te czaszki to jest taki niedobry, nie będziemy tutaj przeklinać, taki niedobry przeciwnik, że to jest tragedia po prostu. Dobra, pokazuj się i ty. Tą czarną by się przydało rozwalić, żeby ona wybuchła, bo ona raczej wybuchnie, ale tutaj jest strasznie wytrzymała. Dobra, najpierw zaczniemy od tych, trzeba to jakoś z głową porobić. Dobra, cyk. Zobaczcie, ile ona już dostała obrażeń i jeszcze nie wybucha. Dobra, teraz
Power Pill to nam się przyda na bossa, do tego Jokera wrócimy, im tu mamy kluczyk. To jest spoko, to możemy wziąć. Jak najbardziej. Mamy jakąś tabletkę, ale nie wiemy nawet co to i nie mamy monet, więc nieistotne. Lecimy tutaj dalej. Bardzo duże piętro swoją drogą już. Bardzo dużo musimy tutaj przejść, żeby się dostać do tego bossa nieszczęsnego. Kurde, no ten ręczyk mamy fajny, no ale co z tego, jak my tutaj praktycznie serc nie mamy i raczej z tą matką będzie ciężko. Telepils, no nie. Kurde, prawie na początek mnie tepło, no. Ale nie fart. Ja tutaj chcę w miarę szybko challenge'ik sobie rozegrać. Ja w ogóle miałem plan, żeby te challenge'e robić już jakoś tam w późniejszej fazie, jak wiecie, jak już poprzechodzę tej gry trochę, podlokowuję jakieś itemki i tak dalej, a tutaj jak już mówicie, że ten challenge jest dosyć istotny, no to go robię, nie? Słucham się widzów, co nie zawsze jest może słuszne, no ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. Mamy ten niebieski kamień? Nie mamy niestety, dobra. No nic. Widziałem, tam są różne Isaacowe świry, są jakieś kanały, które tam mają po kilkanaście tysięcy wyświetleń na samym Isaacu, ale to już jak tam wszedłem na któryś z jego odcinków, jak on pokazywał, nie pamiętam niku, więc wam teraz nie powiem, ale jak pokazywał, że on tam ma tyle rzeczy podblokowywanych i tak dalej, to głowa mała, ile on już w to grał, zresztą on już tam ma chyba z 250 odcinków z tego Isaaca, no to samo jakby przez siebie... Samo przez siebie jakby mówi. Oprócz tego tam on chyba na live'ach gra, nie wiem czy prywatnie sobie tam jakoś pogrywa też poza odcinkami, to nie jestem pewien, no ale nieważne. Dobra, poczekajcie, bo myślę, czy coś jeszcze, czy tutaj by nie było secret roomu ewentualnie. Mógłby być i dokładnie jest, więc spoko. O, jak dobrze. Okej, okay, to jest bardzo przyjemne dla nas. Jeszcze dobrze, jakbyśmy tutaj chociaż z tego ogniska, no niestety z ogniska nie, ale i tak jest dobrze, więc świetnie, że go zdobyliśmy. I dobra, i lecimy na bossa, kto tutaj jest bossem. Bossem jest ten, ale tutaj power pillem go spróbujemy jak najwięcej mu zabrać. Tych. Dobra, cyk, okej, nam została końcóweczka, więc jak najbardziej power pill się opłacił. No i co, i devil roomu nie ma, z tego co widzę. Tu w ogóle podnieśliśmy itemek. A nie, bo jeszcze nie wiem czy jest devil room, bo te się zbugowały. Glizdeczki. Podnieśliśmy itemek, który nam podwaja wszystko, co nam wyleci, więc no to jest jak najbardziej spoko. I jeszcze HP up, więc no zaczyna ten ranik jakoś mniej więcej wyglądać na szczęście. I teraz sobie wejdziemy do devil roomu, który nam się nagle zrespi, którego normalnie by nie było. Dobra, i teraz jak to wygląda? To jest łapka, która nam konwertuje czerwone serce na 3 soul hearty, więc to jest bardzo dobre w naszej sytuacji, kiedy już będziemy walczyć z matką. Chociaż nam w sumie 2 te serca zostaną, ale dobra, jest git. I okej, okay, na razie zostajemy tak jak zostajemy, bierzemy sobie to wszystko i lecimy dalej w dół. W sumie to już mogę skonwertować, mniejsza o to, tylko teraz żeby głupio nie tracić tutaj serc. Okej, okay. O, to już jest przedostatni pokój, no właśnie mówię, jego by było dobrze skipnąć, bo on tutaj mimo wszystko no nie jest wcale jakiś super. A co się tutaj stało, że my nagle jesteśmy ciemni, czarni dokładnie? I chyba jakieś większe obrażenia mamy, coś z powodu braku serc, czy nie wiem o co chodzi, możecie mi napisać, albo może podnieśliśmy jakiś taki itemek, który to sprawia, tak też może być. Widzę tam kamień z X-em i straciliśmy serce, no cóż, ale dobra, no zaraz mam nadzieję, że odzyskamy. Dokładnie, serduszko odzyskane, no nie, jeszcze wlazłem w tą bombę, chciałem go szybko ominąć. Dzbanem jestem, byleby tutaj tego challenge'u jakoś głupio nie przegrać nagle. Bo będzie niemiło, jeszcze bym wlazł w tego ducha prawie. Dobra, cyk, i co, ile jeszcze zostało? 2 jeszcze, kurde, no. No właśnie o tym mówię, że ten pokój jest tak irytujący. Ja już bym tutaj najchętniej poszedł do ostatniego i już szukał tej matki. Jeszcze takie mają taką mam wytrzymałość dużą te duchy, okej, okay, pokonani. No, ale tu nie możemy co chwilę tracić serc, bo to będzie... trudne, jak my tak będziemy robić. Trudne do zrobienia, my latać nie możemy, dokładnie. Więc okej, dobra, lecimy w dół, próbujemy. Tutaj mamy takiego jakby mini bossa, można by powiedzieć. Dobra, cyk.
teraz on się zamienił w główienka i te główienka się jeszcze w mniejsze główienka zamieniły, co ciekawe. Okej, okay, pokonanie. Ciekawe, czy niebieskie serce jakby wypadło z gówna, to też leci razy dwa. Jestem w sumie ciekaw, bo prawdę mówiąc nie wiem, jak to wygląda. Dobra, te są dosyć proste, one się chyba zamieniają w kostki. Dokładnie, no nie, jeszcze jak on mnie trafił, jak to było za kamieniem? Ja specjalnie tak stałem pod kątem. Nie mam pytań. No ale okej, okay, nieistotne. Dobra, tu jest ten pokój, który nam nic nie robi, no i standardowo nie możemy pójść na skróty do bossa, tak czy siak musimy przechodzić przez wielkie pokoje, więc no cóż, takie życie niestety, ale tutaj w miarę szybko porozwalamy. Zobaczcie, jak on tutaj leci na nas szybko, zdenerwowany chłopiec. Dobra, tutaj cyk, piżamki porozwalane, od razu szybko rzucimy okiem na kamyk, ale widzę, że nic nie ma z X-em. Więc dobra, bombek dużo, no to jest bardzo przyjemny item, jeżeli robimy normalne rany, no bo sami widzicie, że tutaj tych itemów mamy dzięki temu bardzo dużo, no ale dzisiaj nie ma normalnego rana, dzisiaj jest po prostu challenge, tak jak w sumie spoko, jakaś tam zawsze odskocznia po tych tak naprawdę trzech odcinkach, można powiedzieć, z normalnych ranów. Okej, tutaj mamy te, co będą na nas szarżować, cyk, teraz tego trzeba rozwalić, kurde, jakie to wytrzymałe wszystko. Cyk, dobra, rozwalony, no jeszcze te pajęczarze, a to ta mała spawni te pająki, nawet nie wiedziałem. Trzeba uważać, bo te pająki są nieprzewidywalne. Okej, okay, chyba pokonany, tak, dobra, pokonani, a ręka jest wolna, czy w ręce jest, o kurde, kuszące, trzy skrzynki, ale dobra, najpierw przejdziemy do bossa, zobaczymy, jak to wyjdzie. 100% na Devil Room swoją drogą, także ciekawa sprawa. I jeszcze tutaj mamy sklepik, do którego oczywiście wejdziemy. Co to jest? O, More Options, to jest też strasznie dobry item. To jest item, który spawni nam, na przykład po pokonaniu bossa mamy dwa itemy i możemy sobie wybrać, z tego co pamiętam, który chcemy, nie? Czyli będziemy mieli dwa do wyboru, a nie jeden jak do tej pory, więc no to jest bardzo dobry item. Mam nadzieję, że to ten, że tam się nie pomyliłem, no ale zaraz to sprawdzimy, jak tego bossa sobie rozwalimy i okej, wchodzimy od razu na niego, nie ma co się zastanawiać, tylko tutaj klikamy. No oj, on szarżuje i chyba zaraz będzie, dokładnie, nie pamiętałem, jak on strzela tym brimstone'em, ale dobra, rozwalił się na kolejne, po szarży trzeba uważać, dobra, cyk, no i okej, znowu szarża, dobra, ten rozwalony, tu trzeba do niego na uko, dobra, udało się, cyk, dobra, teraz powinniśmy go rozwalić. No dawaj, dokładnie. Dobra, synap, to nam jeszcze dostajemy trzy serca nawet, to nie wiedziałem. I dobra, i mamy tutaj bardzo kuszące itemy, wszystkie są fajne tak naprawdę. Dobra, bierzemy to, damage up, bierzemy to. To jest kurde brimstone. No i to jeszcze by nam się przydało, dwa soul herty. O! Ej, my się zamieniliśmy w coś i dostaliśmy więcej niż dwa, więc dobra, chyba się opłacało, kurde, ale mamy combo. Dobra, lecimy na rękę jeszcze i latamy w ogóle, to też zamieniliśmy się w jakiegoś lewiatana czy w coś w tym stylu, nie wiem co to tam pisało. W każdym razie no to nie jest gapi, ale też spoko z tego co widzę. Dobra, próbujemy tutaj porozwalać, no teraz to już raczej będzie easy, biorąc pod uwagę, że mamy brimstone'a, że mamy właśnie takie obrażenia, jakie mamy, to raczej, o nie, 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 no nie, ale głupio wszedłem, nie możemy teraz tracić, dobra, jest serce na szczęście, a serca te niebieskie wypadają pojedynczo, w teorii też powinny razy dwa, no ale mniejsza z tym, dobra, ostatni pokoik, tak naprawdę, w sensie ostatnie pięterko, to mi się myli zawsze, Matula, i co, i wchodzimy. O, ja tam w ogóle dostałem minus damage, nie wiem czemu. A dostałem znowu plus, nie wiem o co chodzi. Nieistotne, dobra, no idziemy w prawo. Biorąc pod uwagę, jak ta gra działa, to pewnie będziemy mieli... Będziemy musieli i tak przejść przez największe pokoje, żeby się dostać do matki. Ja muszę pamiętać, że ja latam, więc jakby... The Devil, co to robiło? Aha, zwiększało mi obrażenia, no to mogłem na matkę zostawić, ale trudno, mój błąd. No mówię, muszę tutaj pamiętać o tym, żeby latać i żeby w razie unikać tych pocisków. Mamy niebieski kamyczek ze złotą skrzynką, bardzo dużo golda, no ale wolałbym serca, nie ukrywam. O, tam był sklepik, to w ogóle muszę spojrzeć. Co tam ciekawego? No zobaczcie, no my teraz przez te pokoje przechodzimy to bez większych problemów. A nie, to nie jest sklepik, to jest... Takie coś, no ale spoko, niech będzie.
Cyk, znowu skrzynka, co to robi? Range down, no w sumie niewiele nam to zmienia, biorąc pod uwagę, że mamy Brimstone'a. Kurde, jakby mi się takie podejście trafiło w normalnym ranie, to byłbym w niebo wzięty, ale niestety nie jest tak łatwo. Dobra, grubasy musimy rozwalić, o, nawet na raz go nie zniszczyliśmy. Ale teraz go zniszczymy dokładnie. Tutaj możemy wejść, bo tracimy serce tylko przy wychodzeniu, a nie tracimy przy wchodzeniu, gdy latamy, więc to jest spoko. Range downa, no to nie chcemy. Feromons, czemu ja to próbuję rozwalić, nie wiem. Power Pill się przyda na matkę. I Can See Forever nam pokazuje nam Secret Roomy, więc to jest jak najbardziej spoko. Dobra, rozwalone. Co to jest za karta? Nie, to nie chcemy. Mam swód. Aha, to ona staje na przeciwników, ale dobra, to nieistotne. Dobra, w Secret Roomie mamy Grida, który, no jak sami widzicie, nie jest zbyt ciężki. Dwie te same tabletki nam wyskoczyły, ale okej, nie ma tu nigdzie bossa, więc no niestety musimy iść do góry. Także moje przypuszczenia co do tego, że musimy zwiedzić największy pokój, nie były wcale takie trafne niestety, ale zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. W ogóle dodali taki znaczek ładowania jakby, gdy mamy Brimstone'a, z tego co widzę. To jest naprawdę spoko, to akurat pomaga. Za moich czasów, jak w to grałem, nie było czegoś takiego, więc to jest git. Dobra, tu szybko rozwalamy. No latamy, więc to zobaczcie, oni nas w ogóle tutaj, to przyciąganie nic nam nie robi, możemy sobie dowolnie, o tutaj na przykład cyk cyk. A okej, okay, nieważne, nie spodziewałem się tego, nie będę tutaj ukrywał. Myślałem, że dopiero musimy go minąć, żeby on nas tutaj pokarał, ale spoko, niech będzie. Dobra, tu musimy jakoś szybko rozwalić, w sumie niepotrzebnie wchodziłem na tą arenę, bo nic mi tutaj to nie dało, no ale myślałem, że może jakiś jeszcze... O nie, kurde, dostałem. Bardzo, zobaczcie, mamy sporo obrażenia, a i tak mu za wiele nie robimy niestety. Dobra, tu będzie strzelał teraz, cyk. No to jest jeden z cięższych bossów, nie oszukujmy się. Dobra, udało się. The World, to nam pokazuje, gdzie jest matka, w sensie pokazuje nam cały ten. Całą mapę, więc to jest jak najbardziej spoko. No matka tam jest na górze, więc zaraz do niej idziemy. Czy to już koniec? Koniec, dobra. No to nie ma tragedii. Lecimy dalej. No serc nie mamy za dużo, ale mamy power pila. Jeszcze tutaj może coś po drodze dostaniemy, jeżeli chodzi właśnie o te serca. Jak to tu o kurde, to oni tak są ułożeni. Myślałem, że inaczej. Koniec? Chyba koniec, dokładnie. I mamy secret room z sercami czerwonymi. No to niestety nas zbytnio nie robi. I okej, okay, mamy bossa, więc jak najbardziej git. Używamy od razu power pila. W sumie mogłem go później użyć, ale dobra, nieistotne. Okej, okay, no i co teraz? No i teraz musimy robić coś takiego, chować się w razie za kamykami, uważać na stopę, bo ona tutaj zaraz może nas zaatakować. Musimy obserwować cień, bo stopa no to niestety te kamyki rozwali, ale generalnie one są o tyle spoko, że nas chronią przed pociskami, no nie? Ale tutaj widzę, że ta stopa coś nie jest chętna na pokonanie nas i okej, udało się, jeszcze dostaliśmy belt, speed up, mamy nawet ten devil room, jeszcze możemy sobie wziąć. O kurde, ja myślałem, że ja stracę serca i zginę, zostało mi pół serca, zobaczcie to, dobra, idę odbieram ten puchar i uciekam stąd, ale ja jestem dzbanem, jeszcze na sam koniec bym sobie zepsuł. Dobra, odblokowane osiągnięcie, Run of Jera pokazało mi na Steamie, czyli udało się odblokować, więc jak najbardziej spoko. Odcineczek tu z tego co widzę niecałe pół godzinki, więc git. W challenge'ach ten już mamy zakończony, jak widzicie wykreślony. Także dobra, challenge zrobiony, zobaczymy jak ta Jera działa, ja tutaj sobie muszę o niej poczytać. Ja wam dziękuję za uwagę, zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów w opisie lub przypiętego komentarzu. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć!